Na dworze całkiem odmienna aura od tej, którą pokazywałam na wczorajszym odcinku. Od jakichś 3 godzin sypie tutaj śnieg. Raz bardziej intensywnie, raz mniej. Robi się biało. Pokrywa śnieżna jest coraz grubsza. Na termometrze równiuteńkie, piękne 0. Na noc najprawdopodobniej temperatura spadnie poniżej 0. No i gdyby tutaj utrzymywała się właśnie w okolicach 0, minus 1 stopnia, no to ten śnieg by sobie troszeczkę poleżał, chociaż kilka dni. Zobaczymy. Na dworze śnieżnie. Mamusia robi kawę. Jak zwykle. No nie jak zwykle, bo ja też robię kawę. A ja tutaj przystępuję do wysiewania pelargonii. To już jest czas, żeby je wysiać, aby wcześniej kwitły. Można wysiewać później. I powiem Wam, że ja w tamtym roku wysiałam jakoś chyba początkiem, nie początkiem marca, końcem lutego. I one pięknie mi kwitły, ale późno, nie mamo? Tak, późno zakwitły. A żeby mieć wcześniej kwitnące pelargonie, no to trzeba wysiać już. I tak tu przed chwilą żeśmy z mamą rozmawiały, jak ja z dzieciństwa pamiętam, to się mówiło na to muszkatele? Tak. Muszkatle. U mnie w domu też, jak ja jeszcze dzieckiem, to babcia na oknach to takie z roku na rok, bo później na jesień obcinała. Później to takie były do pół okien, ale mówili na to muszka. Ja pamiętam, jak u nas w domu były te muszkatle i były jeszcze takie kujące to, a szparagus. Tak. Szparagus i paprotka chyba było. I mirta. Mirta to musiała być, jak ja pamiętam dzieckiem, u nas w domu mirta to, że zawsze trzeba było mieć, żeby do komunii dla dzieci. I jak ja wychodziłam za mąż, to mi babcia też dała taki krzak mirty, że mam mieć to, jak będą dzieci, że do komunii. No tak było. No i też mi powtarzała, mirta ma być, jak będziesz za mąż wychodziła, tak, jak będziesz miała dziecko do komunii. I tak, była u nas, była, a później ją trafiło, tą mirtę. Ze starości, i dzisiaj szukałam i nie ma już tak mirty do kupienia. Już nie idzie jej kupić. Nie. A co do pelargonii, to też fajnie jest wysiać samemu z tego względu, że później jak się kupuje pelargonię, kosztuje ona no około 10 zł i jedna. A tutaj za 11,90 mamy 10 nasionek. Pelargonie z reguły wschodzą w 100%, chyba że któreś tam pójdzie za głęboko, no to wtedy takie nasionko nie wzejdzie. Zaznaczę, która to była i pod spód dam podstawek, będę je podlewać na podstawku, nie z góry, tylko na podstawku, tak na przestrzeni lat, żeśmy tutaj już sprawdzili, że jednak podlewanie podsionkowe jest zdecydowanie lepsze jak to takie od góry, bo nie zawsze uceluje się z temperaturą wody dla roślin, a jak one rosną sobie na parapetach, nad grzejnikami, no to często one później są ciepłe rośliny, a woda jest nie w takiej temperaturze, jak powinna być. No i niestety może dojść do takiego uszkodzenia tych roślin. O, te już nie są zaprawiane. Teraz wysiewam rabatowe białe. 2, 4, 6, 8, 10. Tutaj jest 11 nasionek, ale w dwóch torebkach miałam po 9. I tutaj można pelargonie wysiewać do wielodoniczek. Można wysiewać każde nasionko w osobnej doniczce. Będą one się od razu rozwijały. Ja z oszczędności miejsca na parapecie wysiewam każdy kolor do jednej doniczki, ale nasionka rzucam oddzielnie. Nie rzucam ich po dwa do kupy z tego względu, że one później się zrosną razem i gorzej będą się rozdzielały, jak będę chciała je rozsadzać. I jak będzie każde osobno, to będą się lepiej rozwijać w pierwszej takiej fazie swojego wzrostu. Ziemi tutaj dodatkowo nie wzbogacam w nawozy.
Jest ona z kretowisk, dodałam mączkę bazaltową, dodałam perlit i ona tutaj w tej ziemi było bardzo dużo dżdżownic, one narobiły dużo humusu naturalnego, także to na start, na wykiełkowanie im w zupełności wystarczy, tym pelargoniom, a później jak już będę je rozsadzać, to oczywiście ziemię wzbogacę już o odpowiednie składniki dla kwiatów. Dobra, białe też wysiane. I teraz kolejne. Tutaj kupiłam sobie jeszcze też pelargonie zwisające i mówię, a wezmę sobie dwie paczki, będę miała więcej tych pelargonii. Dopiero teraz patrzę, dlaczego tutaj są inne kolory, a tu inne kolory. I dopiero teraz zobaczyłam, że to są mieszanka rabatowych, a to jest mieszanka zwisających. Tak to jest, jak bez okularów się, kurczę, jedzie cokolwiek kupywać. Pelargonie bardzo dobrze nadają się na stanowiska słoneczne. Są to kwiaty afrykańskie i one kochają słońce, kochają właśnie takie miejsca, gdzie tego słońca jest dużo. Nie lubią totalnego cienia, nie są to kwiaty odpowiednie do cienia, ale półcień też preferują. I często zadawaliście mi pytania, dlaczego pelargonie słabo rosną, dlaczego one są takie mizerne, takie zdechlaki można powiedzieć. Są dwie przyczyny. Albo były przesuszone, bo one potrzebują dużo wody. Bywa, że jak są takie upalne, naprawdę upalne afrykańskie dni, to trzeba podlewać pelargonie dwa razy w ciągu dnia, z rana i z wieczora. A druga możliwość, może długo padać deszcz. One lubią wilgoć w ziemi, ale nie lubią, jak długo na nie pada. One wtedy takie jakby marnieją, często dostają pleśń. To jest właśnie spowodowane tym, że długo pada na nie deszcz. To są takie dwie przyczyny. O, i tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O, tu już bogaciej, 17 nasionek. I to są te rabatowe. To są rabatowe. Później będę sobie je podpisywać, żebym wiedziała, które są które. Dobra, kolejna posiana. Delikatnie ją tutaj ziemią przykryję. Nie mocno, nie za dużo tej ziemi na wierzch, żeby one nie były bardzo głęboko posiane. Najlepszym nawożeniem dla pelargonii, one są dosyć wymagające później, jeżeli chodzi o pokarm, ale najlepszym pokarmem dla pelargonii są fusy z kawy. Fusy z kawy są niezastąpione, niedoceniane jeszcze tak bardzo przez, jak to powiedzieć, przez no, ludzi, którzy się lubują w uprawie kwiatów, w uprawie warzyw, a pelargonia wręcz kocha fusy. Fusy z kawy zawierają takie składniki, takie pierwiastki, które są właśnie potrzebne tym kwiatom do prawidłowego wzrostu i rozwoju. I można, jak się te kwiaty sadzi, wymieszać glebę z fusami. Ale powiem Wam, że najlepszym sposobem jest dokarmianie z podlewania. I tutaj wystarczy taka solidna łyżeczka fusów z kawy na 4 litry wody i podlewać systematycznie, nawet każdego dnia. Tym nie przedobrzy, to jest naturalny składnik, naturalny nawóz, więc tutaj można sobie go używać do woli, ile tylko uda Wam się nazbierać. Tu już jest mniej, to są te zwisające i nasionek jest 2, 4, 6, 8, 10. Dokładnie 10. Pelargonie
tak naprawdę są chyba najbardziej wdzięcznymi kwiatami, jeżeli chodzi o kwitnienie. One potrafią kwitnąć aż do samych mrozów. Nie lubią temperatury poniżej 6 stopni. Wtedy one już tak jakby obumierają. Z tego względu, że tak jak mówiłam, to są kwiaty afrykańskie. I trzeba też o nie dbać. Pytanie, czy obrywać z nich liście, czy nie? Tak. Wszystkie takie uszkodzone liście, te, które są podżółkłe, te, które gdzieś tam już widzimy, że coś się z nimi dzieje, obrywać te liście. Tak samo jak pelargonia przekwitnie, ten kwiat jest przekwitnięty, kwiatostan właściwie jest przekwitnięty, to obrywać, usuwać i one wtedy bardzo ładnie będą produkowały kolejne kwiaty, będą taką burzę wytworzą nam z tych kwiatów. Jeszcze tutaj jedną doniczkę przegapiłam z przykryciem nasion. No i pelargonie, jak wszystkie rośliny, one potrzebują naszej miłości, potrzebują, aby zadbać o nie. I ja też, już jak przychodzi lato, przychodzą takie duże temperatury, robię pod nie mieszankę coli, piwa, drożdży z wodą i podlewam tak raz na 3 tygodnie. One niesamowicie rosną. Dokupuję też taki specjalny nawóz do pelargonii. To jest magiczna siła, czy jakoś to się tak nazywa. Ale to będą w sezonie odcinki. Będę Wam pokazywać, co my pod te kwiaty stosujemy, bo też żeście się pytali, co robimy, że te kwiaty są takie ładne, że one tak pięknie kwitną. Przede wszystkim serducho. Rozmawiamy z tymi kwiatami. Dbamy o nie. Mama tam, bo to już mama chodzi przy kwiatkach, no to ona tam już tu przyskubuje, tam przyszczypuje, no to trzeba dbać. I tutaj mam jeszcze pelargonię, którą będę wybudzać. Właśnie dzisiaj już zacznę wybudzanie tej pelargonii. Ona też jest z mojego chowu. W tamtym roku wysiałam sobie nasionka, z tym, że później końcem lutego i ona kwitła mi dosyć późno, ale przepięknie kwitła. Tutaj są dwa kolory, już teraz nie pamiętam jakie. Była w piwnicy. Podlewałam ją tylko 2 razy. Zobaczcie, jaka tutaj jest afrykańska susza. Teraz ja tą ziemię spulchnię i wysadzę, przesadzę te pelargonie. Jeżeli macie pelargonie, które przechowywaliście przez zimę, wiadomo, że ta ziemia była podłożem dla pelargonii w zeszłym roku. One z niej czerpały składniki pokarmowe, więc ta ziemia już nie jest bogata w składniki pokarmowe. Tak jakby ona jest jałowa, jest pozbawiona tych składników odżywczych i dlatego dobrze jest przesadzić te kwiaty. One na pewno mają tutaj dosyć dużą bryłę korzeniową. Ale afrykańska susza. Zobaczcie, jaka bryła korzeniowa. I teraz to tutaj z piasku otrzepię. Troszeczkę skrócę jej korzenie, bo korzeni ma stanowczo za dużo. I mam 2 sadzonki. Te sadzonki już są bogatsze, bo one mi się w tamtym roku rozrastały. Ta tutaj, zobaczcie, ona już zaczęła coś wypuszczać, już zaczyna żyć. To są wszystko dziczki, bo nie miały one dostępu światła w piwnicy, więc tutaj z tego raczej też nic nie będzie. Kolor zielony. Tutaj jest oczko, z którego idzie już kolejna roślinka. I to samo, korzenie trzeba zdecydowanie tutaj przykrócić, bo są one za długie. Daję tutaj nową ziemię i teraz obydwie sadzonki wsadzę. Żeby był krzak gęściejszy, bujniejszy, wsadzam je ponownie, no oczywiście dosyć głęboko, tak żeby one były przykryte tutaj. Gotowe. Te tutaj dziczki sobie pousuwam,
bo z nich i tak nic nie będzie, one są wybujałe, dzikie. No i teraz podleję ją dosyć obficie, postawię sobie na parapecie, ona będzie miała ciepło, będzie miała wilgoć, no i będzie tutaj ładnie wypuszczała mi młode, zielone pędy. Mąż już się wita ręką bez gipsu, jak żeście zauważyli. Gips ściągnięty, także tutaj już ma dwie ręce sprawne. A tutaj wracając do pelargonii, one w maju, jak już będą powiedzmy czy te, bo te będą musiały być jeszcze przesadzone, ale tak w maju, jak już będą na takiej wysokości, trzeba je uszczknąć, przyszczypać, z tego względu, że one się bardzo ładnie rozrosną, będą szły w taki bogaty krzak. Jeżeli ich nie przyszczepimy, też będą rosły, ale one bardzo szybko pójdą w pąk kwiatowy, wypuszczą jeden kwiat, który będzie duży, obfity, ale całą swoją energię skierują właśnie na produkcję tego jednego kwiatu i będą się troszeczkę słabiej rozwijały, rozkrzaczały. Dopiero jak ten pierwszy kwiat zacznie przekwitać, swoją siłę władują w tworzenie dalszego krzaku. I to jest strata czasu, dlatego dobrze jest je przyszczypać. One od razu zaczną puszczać tutaj pędy boczne z kwiatami i już będzie duży, duży taki no, krzak tych pelargonii. Tak samo tutaj z tymi, jak one mi tutaj już popuszczają pędy i będą powiedzmy na takiej wysokości, że będą miały tych 4-5 oczek, ja przyszczypię im cały czubek. Urwę po prostu czubek i one będą mi się rozkrzaczać. Jest też druga metoda. Można zrobić, ktoś idzie, to idź tam, otwórz. Jest druga metoda. Można je puścić troszeczkę wyżej. Zostawić te 4-5 oczek, przyciąć i tą końcówkę włożyć tutaj do ziemi i to będzie rosło, będziemy mieli dodatkową pelargonię. Chyba jednak muszę iść. Już jestem. Pelargonię teraz poustawiam sobie, dam podstawki, poopisuję, żebym wiedziała, które są które. Później jak będę kombinować sobie w doniczkach kolorystycznie, żebym wiedziała, jakie wysadzać. No i postawię je na parapecie i będę czekać, aż mi wzejdą. Pelargonia dosyć szybko wschodzi, także myślę, że w przeciągu tygodnia już takie malutkie pypcie mi tam będą wychodziły. No i co? No kolejne będą już teraz pory, selery, które będę wysiewać. Też odcinek będzie, powiem Wam, na co zwrócić uwagę na początku przy wysiewaniu, jak wysiewać, jak nie powinno się wysiewać. Takie stare, znane metody, które się tutaj u mnie od lat sprawdzają. Na co zwrócić właśnie uwagę, a czego raczej się tam wystrzegać. Na dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam udanych wysiewów. Już się zaczyna. Już przegląd nasion, szukanie po sklepach ogrodniczych, pierwsze takie wysiewy. No i co, no żyjemy teraz już praktycznie wiosną, gdzieś jakieś plany, chociaż to jeszcze jest złudne, bo za oknem jest śnieg, jeszcze mrozy, idzie luty, także trzeba podkuć buty i cierpliwie czekać. No ale to już jest czas właśnie na wysiew pelargonii, żeby mieć wcześniej kwiaty. No jeżeli nie macie dużo parapetów, nie macie możliwości, no to wiadomo, to wszystko musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wysiałam wcześniej, mam trochę tych parapetów, później wyniosę do ogrzewanej szklarni, bo już w marcu zacznę szklarnię dogrzewać, także one będą mogły sobie tam w tej szklarni mi się rozwijać. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Życzę Wam dużo radości, zadowolenia, no i takiego wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i cóż, trzymajcie się. Do następnego.